Lokalne jubileusze 30-lecia Stowarzyszenia Wspólnota Polska rozpoczęły się w Częstochowie. Nasza organizacja ma 22 oddziały. Jednym z ważniejszych jest oddział w Częstochowie. Stąd pomysł, żeby właśnie od Częstochowy zacząć podsumowanie tej 30-letniej pracy na rzecz Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Częstochowa na mapie Polaków bardzo często jest wskaźnikiem, a my w Częstochowie staramy się tych ludzi zaopiekować, ugościć, pomóc. Bardzo często organizujemy różne kontakty, relacje między placówkami, między szkołami, między miastami. Z okazji perłowej rocznicy prezes Dariusz Bonisławski wyróżnił medalami 30-lecia Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztofa Matyjaszczyka, Ryszarda Stefaniaka, księdza Ryszarda Umańskiego, Adama Kiwackiego oraz lokalnego prezesa stowarzyszenia Rafała Piotrowskiego. Jestem pod dużym wrażeniem pracy pana prezesa Rafała Piotrowskiego, który potrafił zgromadzić wokół siebie wiele osób, instytucji, które wspierają jego wysiłki na rzecz głównie podtrzymania polskości na kresach, na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Faktycznie Częstochowa stara się to realizować. Ogrom zadań, które są przed organizacjami polskimi, przed rządem, ale też przed samorządami. Myślę, że w Częstochowie staramy się na poziomie samorządowym jak najlepiej to zrealizować. Można obserwować te wysiłki w postaci różnego rodzaju relacji, gdzie przekazywana jest pomoc dla Polaków żyjących chociażby na Łotwie, na Litwie, na Ukrainie. Warto powiedzieć, że działalność Stowarzyszenia Wspólnota Polska opiera się niejako na trzech filarach. Jeden filar to jest oczywiście budżet państwa polskiego, drugi filar to partnerzy nasi, tu właśnie w Częstochowie bardzo to mocno widać w postaci czy Urzędu Miasta, pana prezydenta, innych instytucji. Trzeci filar to nasi członkowie zgromadzeni w 22 oddziałach w całej Polsce, którzy nie szczędzą sił, żeby pomagać tym, którzy z różnych powodów żyją poza granicami kraju. Organizacja częstochowska liczy dzisiaj 60 członków i cały czas jest otwarta na nowe osoby. Po nas pozostaną coraz młodsi, stąd taka idea, żeby częstochowskie szkoły współpracowały ze szkołami poza granicami, gdzie ślady polskości może są coraz mniejsze, bo tych Polaków jest pewnie i będzie coraz mniej, ale przejmą ludzie, którzy będą pamiętali o Polakach. I to jest, dobrze się dzieje, ponieważ już jest kilkanaście szkół, które współpracują z różnymi szkołami stale poza granicami polskimi. Mówimy tu głównie o tym kierunku wschodnim. Co warto wspomnieć, że ostatnie wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej wskazują, że trudniej jest dotrzeć z pomocą do Polaków zza rzeką Bug. Pomoc przekazujemy, co nie zmienia faktu, że jest ona prowadzona przez wyspecjalizowany, można tak powiedzieć, nasz oddział w Białymstoku, przy którym również działa Centrum Pomocy Charytatywnej, koncentrujący się na pomocy właśnie dla Polaków żyjących na Białorusi. To jest szalenie ważne, żeby robić to w sposób taki, żeby nie zaszkodzić tym Polakom, ponieważ ze względu na prowadzoną tam działalność, no są oni uznawani za organizacje wręcz przestępcze w sytuacji, kiedy otrzymują czy biorą jakąkolwiek pomoc. Takie czasy.